Legenda, mit, a może cała prawda o człowieku? Jego marzenie, dążenie do niemożliwego były przez wieki inspiracją dla rzeszy twórców. Dramatyczny finał przestrogą. I wreszcie Ikar stał się symbolem, szczególnym wyróżnieniem. Od 1993 roku Ikary, nagrody prezydenta Bielska-Białej, przyznawane są pochodzącym stąd i tu tworzącym artystom. Realny kształt statuetki odlanej z brązu nadał mu rzeźbiarz Bronisław Krzysztof. Teatr jest dla mnie niezwykle ważny. To tutaj uczę się, pracuję nad sobą, mam bezpośredni kontakt z widzem. Do jednej z moich najukochańszych ról należy rola Maureen w Królowej Piękności z Linen. Na takie role właśnie czeka się całe życie, albo przynajmniej bardzo długo. Zresztą między innymi za ten spektakl dostałam właśnie Złotą Maskę i Ikara. Nudy! Stara panna zabija matkę, bo nie wyszło jej z facetem. Przepraszam bardzo, ale ludzie kochają rozrywkę, prawda? That's it! Ludziska kochają śpiewanie, tańczenie. Show business is cool! Obraz dla mnie jest przeżyciem osobistych wrażeń. Kierunek, czyli pociągnięcie pędzlem, nacisk tego pędzla, ruszanie tymi mięśniami w bardzo delikatny sposób, przekręcając nawet i pędzel w jedną bardziej płasko czy bardziej sztorcowo albo należąco, to już są inne kreski. A jak fryzura? Trudno się dziwić, że ja pomknęłam tego bakcyla z domu, bo przecież u nas ojciec był przecież kompozytorem i skrzypkiem, jeździł z koncertami, matka pianistką. No, nasz dom rozbrzmiewał w ogóle muzyką i teatrem, no, przecież potem ojciec dyrygował w teatrze zawsze. Także to już tak wychowałam w tej atmosferze. Zawsze tak się spotykałam z tym, jako pani ma wspaniałą dykcję. Każde słowo u pani słychać, to jest zasługa mamy mojej, która nas tak wychowywała, że nie zjadajcie tych końcówek, tylko pięknie mówcie po polsku, bo to jest taki piękny język. Wiesz, tak żeby twarz była, bo wtedy jak zejdzie, no to ja się pojawiam, a tak to z góry wiedzą, że... Proszę bardzo, proszę. Ikary, scena 28, ujęcie drugie. Takim ideałem absolutnym, historycznym, no jest Charles Chaplin, bo to już jest wzorcowe. A człowiek, który sam film wymyśla, sam pisze scenariusz, potem sam wybiera aktorów, sam gra główną rolę, do pewnego czasu oczywiście. I rzecz w końcu najważniejsza. To jest człowiek, który naprawdę robił filmy dla każdego. Znów cioteczko podróż. Jakiś król karowy interesuje się? Łzy. List miłosny, a z lewej strony tryflowy okazuje sympatię, lecz jakaś wredna baba przeszkadza. Ach, nareszcie czeka mnie zmiana stanu. Wezmą mnie, zaprowadzą do cerkwi, a potem... zostawią sam na sam z mężczyzną, aż dreszcz przenika.
No.